Papua Nowa Gwina jest krajem, w którym do dziś praktykuje się polowania na czarownice. Mogłoby się wydawać, że są to wierzenia i problemy małych społeczności z odległych regionów tego kraju. Otóż nie do końca, ponieważ w 1971 roku rząd Papui Nowej Gwinei przyjął ustawę o czarach, według której używanie czarnej magii jest przestępstwem i grozi za nie odpowiedzialność karna, co tylko utwierdziło wiarę w czary wśród społeczeństwa i jednocześnie zalegalizowało zabicie drugiego człowieka w samoobronie przed rzuceniem przez niego złego uroku. Ustawa ta została zniesiona dopiero w 2013 roku, czyli 11 lat temu. Dziś szacuje się, że każdego roku odbywa się tutaj ponad 200 egzekucji czarowników i czarownic. W dzisiejszym vlogu pojedziemy na pogrzeb, odwiedzimy więzienie oraz wybierzemy się do szpitala, w którym to poznamy Jana Jaworskiego, misjonarza i chirurga, który od ponad 30 lat niesie pomoc w szpitalach w Papui Nowej Gwinei. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry moi drodzy, zaczynamy kolejnego vloga z przepięknej prowincji Simbu w Papui Nowej Gwinei. Jak widzicie, jesteśmy właśnie na parafii, pakujemy się zaraz do samochodu. Dziś zaczynamy od takiego smutnego wydarzenia, ponieważ jedziemy na pogrzeb. Pogrzeb młodego chłopaka. Zresztą widzieliście, jak przyjechaliśmy tutaj pierwszego dnia na wioskę, to na górze było imię i nazwisko i napis Welcome Home. Był to dwudziestokilkuletni chłopak, który pojechał do innej prowincji do pracy na kopalni, no i wrócił tutaj do swojego domu rodzinnego, do swojej rodzinnej wioski na wakacje i podobno po prostu umarł. I o tyle, o ile wiadomo, śmierć każdego człowieka, w szczególności młodego człowieka, jest zawsze tragedią i bardzo smutnym wydarzeniem w lokalnej społeczności, o tyle tutaj w Papui wiąże się to z pewnym ryzykiem. W Papui Nowej Gwinei jeszcze ludzie uważają, że nie ma śmierci przypadkowych, szczególnie jak jest młody człowiek. Nawet niech choruje, ma wypadek, cokolwiek. Ale jest młody, więc na pewno ktoś się do jego śmierci musiał przyczynić. I wtedy najczęściej ludzie wołają jakąś kobietę, którą nazywają Glass Mary, i ona ma wskazać na czarownicę albo czarownika, który się przyczynił do tego, rzucił czary, czy na przykład na wybrzeżu powiedzą otruł. I niestety jak ktoś taki umiera, no to potem Papuasi albo palą pół wioski, albo kogoś wygnają, albo nawet potrafią zabić. Więc jedziemy na pogrzeb, nie tylko na ten obrzęd liturgiczny, ale to też jest takie moje zadanie, aby ich uwrażliwić, żeby wyjaśnić, dlaczego na świecie jest śmierć, jaki jest sens śmierci z punktu widzenia chrześcijańskiego i przez to też może pomóc tym ludziom, aby nie zabijali niewinnych ludzi. Ci, którzy to robią, są bezkarni, policja również nie reaguje, bo często policja sama wierzy w czary i boją się, że sami na siebie ściągną jakąś klątwę i tak dalej. Tak więc to są takie jeszcze czasy takich wierzeń w Papui. Miesiąc temu była sytuacja taka, że w Mingende umarł pewien inżynier i on chorował od kilku miesięcy na raka, tak więc umarł nie dlatego, że coś mu się stało, wypadek, czy ktoś go zabił, tylko po prostu śmierć na nowotwór. Był pogrzeb katolicki i ojciec potem wezwał, że to na pewno jakaś kobieta rzuciła czary. I spalili pół wioski niedaleko Mingende i czy zabili jakieś kobiety, to tego nie wiem, ale na pewno jakieś były to. A czy dochodzą Cię już jakieś słuchy, że tutaj też podejrzewają, że czarownice były zamieszane w śmierć tego chłopaka? Pytałem sam ich o to, bo sam mam doświadczenie, że tak się dzieje, więc powiedzieli, że jakieś tam głosy słyszeli, ale oczywiście jak to w Papui, nikt nic nie wie, nikt nie chce mówić, bo to jest też tajemnica. To nie są takie rzeczy, że nagle ogłaszamy, będziemy palić kobiety po czarownicy. To wszystko się dokonuje w tajemnicy, w nocy. Tak więc jak słyszycie, jedziemy nie tylko na pogrzeb, ale również właśnie po to, żeby Łukasz spróbował uświadomić im, że zabijanie niewinnych osób bez powodu jest trochę bez sensu. Zobaczcie tutaj znowu Welcome Home Takai Pine. Z jakiegoś powodu wjeżdżamy właśnie na teren więzienia. Właśnie chciałem się spytać Łukasza, czy te ogródki działkowe to jest lokalne więzienie, ale nie, to są właśnie domy pracowników więzienia i ich rodzin. Tam jest więzienie. Właściwe więzienie jest tam na górze. Samego pogrzebu nie chcę nagrywać ze względu na to, że po prostu nie wypada, ale tak chciałem zauważyć, że tutaj jak widzicie takie ceremonie nie odbywają się w kościołach, tylko właśnie przy ich rodzinnych domach. Jakąś godzinę później zakończyła się już główna ceremonia.
I to, co widzicie tutaj po prawej, to tam właśnie pracują chłopaki, spawają, ponieważ przygotowują taki duży, wysoki grób, w którym spocznie ten chłopak i właśnie będzie on już tutaj leżał bezpośrednio przy swojej rodzinie. Jeżeli chodzi o sam schemat całego pogrzebu, to był bardzo podobny jak u nas, aczkolwiek, no wiadomo, okoliczności zupełnie inne, bo tutaj jesteśmy pod drzewami, piękna pogoda, jesteśmy w górach i mam wrażenie, że te pieśni były trochę bardziej wesołe, że cała atmosfera była mniej podniosła i miała taką troszeczkę bardziej luźną, powiedziałbym, i bardziej wesołą atmosferę, aczkolwiek wesoło to nie jest odpowiednie słowo, ale wiecie, o co mi chodzi. Aczkolwiek już właśnie rozmawiałem z chłopakami, to mówili, że on był zdrowy, nic mu nie było i po prostu umarł sam z siebie, więc faktycznie jest szansa, że być może gdzieś tam będą ludzie, którzy będą się doszukiwali jakichś czarów. Z moich obserwacji wynika, że pierwszą oskarżoną jest matka, bo kiedy przyjechaliśmy, to bardzo mocno płakała. W trakcie mszy sobie ubranie ściągnęła i też płakała, więc pokazywała nie tylko żal, ale też i to jest taki znak, że ona po prostu się boi, że coś jej mogą zrobić. Podczas nauki mówiłem o godności kobiety i też i próbowałem pokazać im, żeby szanowali ją jako matkę, która zrodziła tego syna. Dosyć długo o tym mówiłeś i najlepsze jest to, że wiesz, że ja zrozumiałem naprawdę 30-40% tego, o czym mówiłeś, że kobieta ma duży wpływ na wychowanie dziecka, że go nosiła 9 miesięcy, że był częścią jej ciała i tak dalej. Wszystko właśnie zrozumiałem. Na pewno nie mogę mówić wprost o czarach, bo oni tam mają swoje podejście, nie? Ale mogę na różne sposoby próbować uwrażliwiać ich na godność kobiety, matki, bo to najczęściej matka, kobieta, babcia, ciotka są właśnie pierwszymi podejrzanymi w ich mniemaniu o czary. A teraz wycofujemy i jedziemy do kaplicy więziennej, bo też okazuje się, że na mojej parafii jest więzienie i będę je odwiedzał systematycznie. Ale to jest chyba jakiś taki obóz pracy. Możliwe, że tutaj pracują, okay. A może nie. Jeszcze na koniec mszy dostaliśmy tutaj do parafii, mówię jakby to była moja parafia, dostaliśmy właśnie owoce, jak widzicie takie bardzo małe, ale grube banany, ananas, warzywa. Idzie pan strażnik, może z nim chwilę pogadamy. Zabijanie za czary. Para last year, November, I think, me come lot to finish, all escape, yeah, shot for. Siedzi uciekło, jeden zginął, resztę pociągnęli maczetami i przeszkadzali im nogi za karę. And now they are where? They are still in the prison or? Nie, bullet kisim ja osledim finish comeback. But narble stop lausik, jo aski to go miro, kisim 15,000 ja. I have no 15,000. And? Cut him leg. Mi to gadim, a fara Joe Asley, im to noga. No i szpital się zmiłował i nie wiem, chyba im powyciągali te kule. Okay. Ale komendant był za tym, żeby poobcinać im nogi. Now they won't try to run away again. Ting ting bloli kam nungu tem mo run away. Na gudba ting ting ole stop. Igo sambla kaino sam family problem. Sambla bloli indai na orno kolugi mem. Czasami po prostu mają, nawracają się i już nie próbują. Ale czasami po prostu myślą o swoim klanie, plemieniu, no i próbują uciekać, nie? I wtedy myślę, że im się uda, nie? Oni mają pozwolone, że strzelać można zrobić. So what kind of crimes did they commit that they ended up in jail mostly? Most of them. Emolgamlo. Us mosumugim drug. We plenty all fight killing narbla man. Mary killing man blongol. Na last time yare one by Mary killing pignini blongol. Bo jak mąż poślubi dwie, trzy kobiety, to czasami one są zazdrosne. To wtedy jedna zabije drugą, druga trzecią. How many people do you have in this prison approximately? Oh, I got 300 plus. Do they work somewhere or they spend all the time here? These sort of people, they are, you know, very risky to take them out. They can do anything because they are life saving. They don't have any activity. They just play games. Government. They get 3 meals a day. All cells as good TVs. Some of them have better quality of life here than in their houses. Yeah. Czyli tam po prostu siedzą, jedzą, grają i oglądają telewizję. Gdzie w domach pewnie wielu z nich nie ma telewizora. Tak, gdzie oni tam mają klepisko w domu i palenisko. No i czasem mają rozrywkę, że spróbują uciec. I should have an industrial center. So you think it's gonna happen in the future? You're gonna have something like that? Yes, I think that we can have something in future. Okay. Because now I am making plenty of gardens, selling it, get some money, come and then put it in the office.
do some extra work when I need money. So now we are doing that. I need to have an industrial center so that they can make a chair, table and all these things, and then I can sell them out and then get some money for improve this place. So they can spend their time and they can produce something valuable for prison, for society and everything. No. I'm just dreaming about it. How can I, you know, now I don't have anything, so I'm thinking about that, but I can never, you know, manage to do it. Okay. When they jump to the water, you should. Yeah. And body is going to some place and you don't care about it. I don't care about it. Aha, czyli jeszcze do nich, jak oni uciekają, tam jest rzeka, jak płyną przez tą rzekę, no to po prostu do nich strzelają. A jak ich zabiją, to mówi, że ich nie interesuje, co się z ciałem stało. Niech ryby zjedzą albo coś. Więc jak widzicie, tam siedzą ci wszyscy więźniowie, którzy siedzą za naprawdę bardzo ciężkie przestępstwa w większości. No i wcześniej mieli dostęp tutaj do tej kaplicy, ale chwilowo brama im się rozwaliła i nie ma kasy, żeby naprawić ten płot, dlatego nie ma tutaj dostępu. Ale jak widzicie, nawet nie ma strażnika tutaj na wieży, a chłopaki nie noszą broni przy sobie nawet. Tutaj przyszedł pierwszy pan z karabinkiem. I think you are the only guy in this prison that has a gun. they have two guns only. And this is M16 or? That's M16. Sportier target model. Caliber 223. And this is from American Army, you think, or where did you get it from? PNG Batman. And do you have any short pistols, normal pistols, or you? No, I should have a pistol to move around. But you don't have. Yeah, but I don't have. Okay. I'm a prisoner. I'm coming here. I'm entering this chapel. I can escape in 5 seconds. Definitely. Open is not a, it's not a permanent one, you see. Yeah. Easy for them to escape also, you see. Don't worry. You die. Yeah. You die. Do you often spend time with them or you don't talk to them, to the prisoners? Talk to them. Okay. We talk to them, yeah. So, are you becoming sometimes friends with some of them or not? Friends. Okay. We talk good to them, we control them, we talk to them in good manner. But when they out of track, and then we get to them. We put them in DC. Detention. I told them to stay for 6 months, 9 months. But I think if they have accident on the road and they end up in jail, they're happy. Because I heard that sometimes when you make an accident on the road, then the people will kill you and they're gonna burn the definitely, car and everything. Definitely. Stupid murder, you see. Stupid arrest people. That's right. But you don't have a gun on you. I'm looking after prisoners down at the agriculture plot. Who is looking at them right now, if you're here with me? No, they are trusted prisoners. We trust them. They will not go out of band, outside the road, highway road or what. They will stay in the compound areas. Okay. Not like these ones. They plant bananas, cow, pumpkin. Okay. They're looking after piggery, poultry. It was a pleasure meeting you. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for showing me your rifle. Thanks. Welcome. Appreciate that. Thank you. Bye bye! Ciekawe mają podejście, co? Że w sumie to nie ma ochrony, nie nosimy pistoletów, ale jakby wyszli, to ich po prostu z**my i w dupie, co się stanie z ciałami. To jest Papua Nowa Gwinea. Tego nie zrozumiesz. Ja tu będę chodził w środy na rozmowy z więźniami, a w niedzielę czasem przyjadę tutaj spotkać się z pracownikami. Zobaczcie, machają nam chłopaki. A tutaj jest właśnie część dla kobiet. Szczerze mówiąc, wyobrażałem sobie, że tu będzie dużo większa ochrona, a trochę tak jakby trzymani tutaj ludzi, nie wiem, którzy nie płacą alimentów, a nie ludzi, którzy są mordercami. Musimy być świadomi, że jest bardzo dużo takich osób, które nie są w więzieniu, tylko są na wiosce, bo ich plemię wybroniło, plemię zapłaciło odszkodowanie komuś, no i... I wyciszyli całą sprawę. Tutaj raczej trafiają ludzie, którym się nie udało wyciszyć sprawę. Dojechaliśmy do stolicy prowincji Simbu. Miejscowość się nazywa
Kundiawa, tak jak widzicie tam. Tam na dole jest zwykły taki market warzywny, natomiast my idziemy teraz na małe zakupy do supermarketu lokalnego. Jak widzicie, większa miejscowość, jest tu już zdecydowanie więcej syfu. Ludzie zajęci swoim życiem, hello. I tutaj będziemy mogli zobaczyć, jak się wszystko prezentuje cenowo. Pół kilograma ryżu kosztuje 3 kina, masło orzechowe. Jest ono, jak widzicie, sprowadzane z Indii, z Bombaju. Zobaczcie, jak drogie są jajka. Jedno takie opakowanie, 12 jajek, 14 kina. Co jest dosyć dziwne, no bo oni tutaj mają bardzo dużo tych kur, więc myślałem, że lokalne produkty będą w niższych cenach. No dobra, a na markecie takie 12 jajek ile by kosztowało? To jak można kupić? Jak to? Trzeba przyjść do sklepu i kupić jajek. A dlaczego na markecie nie można kupić jajek? To jest przepaść. Dobra, nie rozumiem. Baby Coke, czyli Coca-Cola stworzona chyba właśnie po to, żeby dzieci mogły ją sobie trzymać w ręku. 2 kina, pół litra 3,50, czyli podejrzewam, że chyba taniej niż w Polsce. Tutaj mamy lodówkę z wodą. Duża butelka 1,5 litra kosztuje 4 kina, ale zwróćcie uwagę na nazwę tej wody. Nazywa się ona Trutruwara, czyli prawdziwa woda. Jakbyście chcieli nową lodówkę, która wygląda jakby była bardzo mocno używana, no to od 720 kina zaczyna się taka bardzo mała, a właśnie u Łukasza w tej nowej parafii nie działa lodówka, więc żeby zastąpić ją czymś, co będzie wystarczająco duże, no to zobaczcie, 1200 kina za taką gównianą lodóweczkę. Ale czego się spodziewać, jeżeli oni tutaj nic swojego nie produkują prawdopodobnie i wszystko jest po prostu importowane. Jakaś marka Midea, napiszę wam na dole skąd jest, obstawiam, że Chiny albo Indie. Market to takie mocne mydło i powidło, tutaj kawa instant, cholernie drogo, tym bardziej, że biorąc pod uwagę, że przecież Papua Nowa Gwinea słynie z kawy, no ale wiadomo, to jest kawa instant, ją trzeba jakoś przeprocesować i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że tutaj wszędzie za szybą jakieś robaki się kręcą. I na górze mamy sklep z ciuchami, oczywiście wszystko z Chin sprowadzane, 7 kina taka koszulka. W sumie to jest na pewno zaleta tego, że tu są Chińczycy, że można takie rzeczy dorwać, bo gdyby nie sprowadzali masowo właśnie tego typu rzeczy jak fejkowych konwersów, no to bardzo wiele osób nie mogłoby sobie na to pozwolić. 26 kina. Wbiłem na dział z elektroniką. No to jest klimat trochę jak Kambodża, to wszystko to są podróby, to na pewno nie jest żaden JBL, tak samo jak to nie jest Samsung, ale wydaje mi się, że nawet jak na tutejsze warunki ekonomiczne, no to są to naprawdę akceptowalne ceny. Ładowarka USB 10 kina. Hello, good afternoon. Just checking what you have here, you know? Yes. Thank you. Jest praktycznie cały dział z lampami solarnymi, z jakimiś małymi zestawami do ładowania telefonu właśnie na USB i tak dalej. Podejrzewam, że jakbym kupił tutaj kartę pamięci, to raczej tego materiału byście nigdy nie zobaczyli. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy są Samsungi czy podróby. Pomyślałem sobie, jak coś się popsuje, to można wymienić, ale no nie można. Thank you. Trzeba pokazać rachunek na wyjściu. You are welcome. Thank you. Bye bye. Hello. Zobaczcie, jaki tutaj śmietnik, cały opluty betelem. Zdecydowanie duże miasta to nie są fajne miejsca w tym kraju, jest to cholery syfu i cieszę się, że mam możliwość przebywania w tych mniejszych miejscowościach, ale w mniejszych miejscowościach nie ma hoteli i restauracji. I tutaj jest właśnie restauracja, która ma bardzo ładne malowidła tradycyjne na ścianach. Możecie sobie popatrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda. Ludzie poubierani w tradycyjne stroje. Normalnie zobaczcie husaria, tylko z czarnymi pióropuszami. Jeżeli dobrze rozumiem, to tutaj mamy przedstawione właśnie świniobicie. After fighting, peace. Okay, so peace with sugar cane. They break sugar cane for peace. Peace. Between two tribes that were fighting. Okay. Peace. Okay. After this, they come together in the traditional singing. Traditional dancing. Traditional dancing. Okay. This one is marriage. Oh, it's a marriage between two tribes. Okay. Czyli tutaj mamy scenę, która przedstawia małżeństwo pomiędzy dwoma różnymi plemionami. So these people, these two people in the middle is the groom and bride. Okay. So this is important day because everyone eats pig and it's a big feast for the tribe. Okay. And this one? This one is traditional dancing. Okay. So everyone is happy, everyone is dancing.
and then they're killing a lot of pigs. Okay. Naprawdę niesamowite, jak skorzy są ci ludzie do tłumaczenia jakiemuś przypadkowemu gościowi, o co chodzi w ich kulturze, i po prostu przyjmują cię tutaj jak swojego. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Życzliwość ludzi 11 na 10. O, a tutaj właśnie przy wejściu do restauracji, jak widzicie, jeszcze więcej przeróżnych malowidł. Tak wygląda główna sala restauracji. No i tutaj możecie zobaczyć, jak się prezentują ceny. My zamówiliśmy sobie pstrąga, tutaj właśnie z lokalnej rzeki, 60 kina i do tego dwie kawki. A tak właśnie wygląda cała restauracja. Nie do końca jakieś tradycyjne malowidła, bo tutaj na przykład widzę, że ludzie sobie wkleją browary i kręcą melanż. Na drugiej ścianie mamy już zdecydowanie bardziej tradycyjne malowidła. To tutaj przedstawia myśliwych, którzy wybrali się na łowy. Ta osoba w masce to tak zwany Madman, człowiek błota. Jest historia Zasaro, to jest prowincja Easter Highlands, że dwa plemiona się biły i jedno zaczęło przegrywać walkę, zaczęło uciekać, nie wiedzieli gdzie się schować, więc schowali się w błocie. No jak potem wyszli z tego błota, to byli cali tacy brudni i nie było widać ich twarzy. I na cześć tamtego wydarzenia właśnie co roku jest w Asaro festiwal, gdzie oni się tak ubierają w takie maski, przypominając sobie tamto wydarzenie Madman. Ciekawe, czy będę musiał blurować takie rzeczy na YouTubie, czy nie. No i moi drodzy, tak właśnie wygląda strąg z frytkami i warzywami w restauracji w Papui Nowej Gwinei. Zabieramy się do jedzenia. Czy to jest główny szpital tutaj? Tak, jedyny w prowincji. Często macie tutaj pacjentów, którzy są posądzeni o jakieś czary? Ostatnie 2-3 lata coraz częściej. W tej chwili mamy 3 osoby, które były poszkodowane. Jedna kobieta, stosunkowo młoda, około 35 lat. Ktoś umarł w jej rodzinie. W nocy przyszli jacyś młodzi, którzy zaczęli ją torturować. Pocięli ją meczetą. Złamali otwarte złamanie kości ramienne i przedramienia. Na szczęście przyszedł mąż, aby z nimi porozmawiać i ją jakoś ratować. I wtedy ona wykorzystała tę sytuację i uciekła, natomiast z mężem. O czym ona do tej pory chyba jeszcze nie wie. Sama, bo tutaj nikt z nas jakoś nie chce mówić, dopóki nie będzie w jakimś lepszym stanie. A to już jest właściwie 3 tygodnie od momentu, kiedy to się wydarzyło. Następnie mamy młodą kobietę, która ma mniej niż 30 lat. Też była netonowana, też mam złamanie kilku kości, pocięta. Jeszcze nawet nie zdążyliśmy jej operować, bo tych urazów mamy bardzo dużo. Papua Nowa Gwinea jest krajem, gdzie jest wiele epidemii na raz. Jedną z nich jest właśnie, są urazy, to głównie urazy z przemocy, takiej właśnie jak zotowanie czarownic, jeżeli ktoś zostanie posądzony o czarnoksięstwo, rzucanie czarów na kogoś innego i z tej przyczyny ktoś inny umiera, czy coś się wydarza niekorzystnego. No ale też jest dużo bujek niedomowych, właściwie większość rodzin tutaj doświadcza tej przemocy domowej. No i poza tym jest różnych walk szczepowych, walk plemiennych bardzo dużo. Druga epidemia to jest gruźlicy, trzecia epidemia to jest HIV-u, to co jeszcze nazywamy, już teraz znowu, zdaje się, przekraczamy albo idziemy niedaleko 2% populacji zakażonej. Niestety zmagamy się z tym tego rodzaju złem. Facetów się czasami oskarża o czary, czy to z reguły kobietom też, się obrywa? Też, ale rzadziej, zdecydowanie rzadziej. A nawet ten młody chłopak teraz jest też poszkodowany o rzucanie czarów. 16-17 to się zdarza rzadko. Czasami może być niedorozwinięty. To mnie to często się zdarza w tej grupie. Natomiast on jest w pełni nierozwinięty, do szkoły chodzi. No i też został potraktowany w ten sposób. Na jakiej podstawie oni wybierają, kto rzucił czar? Chodzi z różdżką, często to jest bambus. Też bambus się mu nie wskazuje. Oczywiście za tym się nie kryją
Jeżeli jesteś wierzący, to wierzysz, ale nie za tym się nie kryją złe duchy po prostu. Nie? Z czego może wynikać to, że coraz więcej osób jest posądzanych o takie czarnoksięstwo? Trudno to wytłumaczyć, bo to rzeczywiście jest nasilenie, już wzrost tego, to ja obserwowałem tutaj w szpitalu, bo szpital jest takim odbiciem tego, co się dzieje w społeczności. I bo zabijają nie tylko to, ale zabijają to w sposób okrutny, często podpalają, oblewają benzyną. Czyli polowanie na czarownicę. Tak, tak, typowe. Ale to jest problem właśnie nie tylko tej osoby i mnie najbliższej rodziny, która mnie często również w to jest, wierzy, przekonana i często się odsuwa od mnie takiego poszkodowanego osoby. Także na przykład u nas my korzystamy z tego dobrodziejstwa, że chory ma mnie swojego opiekuna na stałe. Chory na łóżku, a opiekun pod łóżkiem najczęściej śpi. Bo mnie niewielką ilością personelu medycznego nie jesteśmy w stanie podołać tym obowiązkom, tym napływu tych chorych, tej ilości chorych. Często właśnie te osoby, które przychodzą jako pacjenci nasi, nie mają żadnego opiekuna. To też zostali wygnani z wioski. Prawdziwości tego, że my mówią, że nie byli to. Chociaż niechętnie się wypowiadają publicznie na ten temat. Taki potrubany później po wyleczeniu bardzo często nie ma gdzie iść. Nie ma rodziny, do której dochodzi. Poza tym się czuje bardzo niebezpiecznie. Czasami w szpitalu się zdarza, że osoba mnie poturbowana na przykład ginie w nocy. Nie, na pewno nie ucieka sama. Najczęściej to są przychodzi mnie rodzina i zawiera i ginie o nim. Ginie mnie o nim oczy, o nim nie słuch. Policja niestety tutaj jest bardzo bierna i nie współpracuje. Czyli po prostu przychodzą dokończyć swojego dzieła wcześniejszego? Przypuszczam, że tak. Wielu Polaków przewinęło się podczas twojego pobytu tutaj wieloletniego w tym szpitalu w Papui? Dużo lekarzy przyjechało, czy studentów medycyny. Bo widzę już nie pierwszą naklejkę Polish Medical Mission. To też byli tam dwukrotnie nawet. Teraz mieli w tym miesiącu przyjechać, ale coś nie dali znaku, że przyjadą. Miał profesor z Poznania przyjechać z chirurgiem, który tutaj już właśnie był chyba dwukrotnie w Papua Nowej Gwinei, a u nas było jednokrotnie. Doktor Lipiński, profesor Banaszewicz. To jest wielka pomoc. Sami coś nowego wprowadzają tutaj, czy nawet pokazują, czy głoszą wykłady. Czy jeżeli ktoś z widzów tego filmu jest lekarzem, naszłoby go na to, żeby przyjechać tutaj do Papui i pomagać, to w jaki sposób może to zrealizować? Z kim się powinien kontaktować? No, to jest trudna sprawa. Może tylko przyjechać jako turysta. I to do 2 miesięcy na wizę turystyczną, bo to tylko tyle mnie daje Papua Nowa Gwinea. Jeżeli na mnie na dłużej, to jest długi proces. W tej chwili jesteśmy w trakcie od roku czasu załatwiania emerytowanej chirurg z Warszawy też, która jest chirurgiem dziecięcym. Mnie bardzo zależało, żeby mnie tutaj przyjechała, bo chcieliśmy otworzyć taki pododdział chirurgii dziecięcej. Mam kilku mnie chirurgów dziecięcych na cały kraj. To jest 9 milionów, a właściwie niektórzy mówią, że 16 milionów. Jest taka, taka rozpiętość, jeżeli chodzi o ludność kraju. No to już samo coś o czym mówi. Czyli jeżeli ktoś chciałby tutaj przyjechać i godzi się na to, żeby przyjechać tutaj na 2 miesiące. Na wizę turystyczną i żeby nie mówił, że przyjeżdża do pracy tutaj. Czy do pomocy. Ale to jeżeli do pomocy by mógł powiedzieć ewentualnie, że chce mnie pomóc. Ale oczywiście ja nie bardzo chętnie jestem, bo tak jak sam stwierdziłeś, że to jest bardzo ciekawy kraj. Można się czegoś nauczyć, prawda? Nawet nie będąc medykiem. Tam jest taki dom dla gości, więc jeżeli by rzeczywiście chcieli przyjechać do pracy w szpitalu, pomóc nam, to mnie to mam tutaj też zakwaterowanie. Oczywiście jedzenie by trzeba było na własną rękę, ale jedzenie... To nie są ogromne pieniądze. Droższe niż, niewiele droższe może niż w Polsce. Można się utrzymać za 300 kina, czyli 350 zł. Może. Ale jeżeli faktycznie jest możliwe, żeby ktoś tutaj miał zakwaterowanie, to myślę, że jest szansa, że być może ktoś się znajdzie, bo kraj bardzo ciekawy, a i można się przysłużyć po prostu lokalnej ludności i z pewnością pewne doświadczenie życiowe, takie niezapomniane. No. Tak, to doświadczenie może być życiowe. W ubiegłym roku w styczniu były dwie młode lekarki, też chirurgami są, chirurgami dziecięcymi z Polski. Po tym doświadczeniu Papui Nowej Gwinei jedna wyszła za mąż we wrześniu. Za Papuasów jedna i druga? Za Polaka. I druga również. Teraz na początku tego roku, 6 chyba
nie stycznia teraz, także życiowe doświadczenie i życiowo jakoś się kończy, nie? Na całe życie, bo zbija się. Na ogół wszyscy wspominają Papuę Nowej Gwinei bardzo szczególnie, zapada wyraźnie w pamięci, zdecydowanie. Jeżeli mogę jakoś się tutaj przyczynić do tego wszystkiego, to staram się puścić tą wiadomość w świat, jeżeli wśród moich widzów są ludzie, który są chętni na... Nie wiem, czy pytaliśmy się Łukasza, czy będzie chętny. Właśnie, czy ty jesteś chętny dać komuś namiary, jakby ktoś chciał tutaj przyjechać i pomóc w szpitalu? Do usług. Duża pomoc dla mnie. Dzięki za współpracę. Naród jest właściwie bardzo ważny. Może dużo nas nauczyć. Nie? Prostoty życia i płynącego z tej prostoty szczęścia taki na co dzień. Prawda? Ludzie szczęśliwi, nie wątpię, są szczęśliwi. Bardziej niż wielu z nas w Polsce, przypuszczam. A szczególnie dzieci, no to są... Tak, no ja, serce mi tak rosło, jak jednym głupim uśmiechem, zbiciem piątki, czy pokazaniem im drona. Po prostu widziałem i czułem, że robię im dzień, że to będzie takie fajne do nich. Niewiele, naprawdę niewiele potrzeba. Trochę uśmiechu i kilka słów, zdjęcie. Bardzo lubię oglądać zresztą zdjęcia później. Naprawdę cieszę się, że tu jestem, bo tak jak powiedziałem na początku, nam się wydaje, że to jest unikat na skalę światową i... No, cieszę również, że tak wysoko ocenia, bo to... Przepraszam, ale chyba dzwonię. Oczywiście. No i klasycznie, jak codziennie już nagle się rozpadało. Tak, staram się nagrywać z szacunkiem do tego wszystkiego, żeby nie pokazywać tutaj ludzi na łóżkach i tak dalej, ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten szpital. Jest naprawdę ładny, zadbany, przepiękne widoki dookoła. Nie wiem w sumie do końca, czego się spodziewałem, jak tutaj przyjeżdżaliśmy, ale jest dużo lepiej niż myślałem. I tutaj zobaczcie, mamy tablicę. Doktor ojciec Jan Jaworski, chirurg, człowiek z magicznymi dłońmi. Nie do końca rozumiem, co ja czytam. Bo normalnie jest 15 kina chyba, a jeśli przywożą go z bitki, tribal, domestic, election, to tutaj 250 ma zapłacić, a tu 1000. Ale operacje są też na innej zasadzie. Jeżeli kobieta została pobita, to ona ma zapłacić tyle? Przecież to ona została pobita, a nie ona kogoś pobiła. No to ja ciebie tłumaczę, bo to jest inna logika tutaj, nie? Tutaj w szpitalu to się ma wrażenie, że jesteśmy cały czas w okresie wojny jakoś. I jak to się ma do takiego otwarcia i uprzejmości i przytulania? No właśnie, to są dwie strony medalu, nie? To jest o tym właśnie, co mówiłeś, dlaczego kobieta, która jest poszkodowana, ma zapłacić, bo my się pytamy, ja się zapytałem moich pielęgniarek, co one sądzą o tym, czy powinniśmy brać opłatę, one mówią jak najbardziej, bo to jest dla mnie kobiety, jeżeli ona dostanie zaświadczenie, że ona zapłaciła za mnie usługi medyczne, to ona to pokaże rodzinie męża i będzie żądała odszkodowania i to będzie dla niej jakieś wynagrodzenie w tym sensie. Że on poniesie jakieś konsekwencje, jego rodzina poniesie konsekwencje. Inaczej nie może się spodziewać żadnego wyrównania. Okej, a jakbyście przyjmowali za darmo, to de facto sprawcy uchodziłoby to na oczywiście, sucho. Oczywiście. Także ale pokrętna sygnał... logika. A, no właśnie, tutaj tu jest logika, której nie ma. Ktoś powiedział, że z logiką rodzimy się, kiedy my zaczynamy mówić, prawda, bo to każdy język ma swoją logikę, ale tutaj mamy 800 ponad języków, prawda, i nie tej logiki. Tu jest inna logika, inaczej to jest. To są ludzie spirytyści, prawda? No, oni wierzą we wszystkie duchy, prawda? Przyrody, drzewa, klasy, drzewa, kamienie, to wszystko, że to są rzeczy uduchowione. Powiedziałbyś w takim razie, że tutaj życie ludzkie nie ma aż takiej wartości oczywiście, dla nich? Oczywiście. Zdecydowanie. Wartość ma w tej chwili, kiedy dotarły do nich pieniądze, wartość wymienialną za pieniądze. Ktoś zabity, torturowany, sąd oceni na tyle i tyle wartości, tyle i tyle świn. Tak samo jak kobiety, prawda? Tutaj jest patriarchat, tu gdzie jesteśmy. W innym części na wyspach jest matriarchat. Tutaj na przykład mężczyzna, to znaczy nie mężczyzna indywidualnie, tylko całe plemię składa się, żeby mężczyźnie kupić kobietę. Całe plemię składa się na to, żeby płacić kompensację za wojny przegrane, za to, że ktoś zginął z innego szczepu. To jest inna logika tutaj całkowicie. To, że my nie czarżujemy, to jest dla niej, dla tej kobiety wyrównanie jej... Krzywdy. Krzywdy, tak. Papua Nowa Gwinea, tego nie zrozumiesz. Oni sami się dziwią, jak to można zrozumieć.
Tutaj mamy jednego Niemca, który jako młody przyjechał jako wolontariusz, pracował w kościele katolickim. Ożenił się z lokalną kobietą, mają 6 dzieci swoich. On ma już 90 kilka lat. Zapytany kiedyś przez mojego przyjaciela, czy oni się z żoną rozumieją nawzajem. Mówi, to trzeba sobie głowy poprzeszczepiać, żeby się zrozumieć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Miło, że udało się spotkać. Nie, cieszę się bardzo. No, szczęśliwej drogi. Powodzenia. Teraz wiesz, jesteś teraz sekretarzem. Dzięki, szczęśliwego, na razie. Ta niesamowicie ciekawa rozmowa z księdzem Janem, człowiekiem, który na własne oczy codziennie doświadcza skutków papułaskiej brutalności, wywarła na mnie ogromne wrażenie i spowodowała w mojej głowie niemały mętlik. Mętlik, przez który ciężko było mi się na czymkolwiek skupić. Jednocześnie, obserwując widoki za szybą w naszej drodze do Mingende, cały czas widziałem uśmiechniętych, machających mi ludzi. Po dojechaniu na miejsce, Łukasz zobaczył na ulicy znajomą twarz. Nice to meet you, Michael. Michaeline to jest dziewczyna z jednej z moich wiosek i tam kilka miesięcy temu była sytuacja, że pewien chłopak zginął w Lej na wybrzeżu. Upił się i go pocięli nożami. Kiedy przywieźli ciało do wioski, odbył się pogrzeb, wioska ogłosiła, że Michaeline i jego matka Priscilla są winne tej śmierci, że one dwie są czarownicami. I Priscilla i Michaeline uciekły z tej wioski. Już mija kilka miesięcy, jak ta Michaeline jest tutaj. Do swojej wioski nie może wrócić, bo jej grozi niebezpieczeństwo. I Priscilla uciekła na wybrzeże do swojej rodziny. You found refuge here in this place. This is a safe place for you. Yes. Do you think you will be ever able to go back to your village, or you don't want to go back to your village? Jej bracia muszą tu przyjechać i wyrazić publicznie przeproszenie i że jej nic nie zrobił. Wtedy ona może tam wrócić i być bezpieczna. Więc jakby ona teraz pojechała, ona nie wie, co się tam stanie, co jej zrobią. A może ją zabiją. Więc ona woli czekać tutaj. Tutaj mieszka w ośrodku misyjnym. I jeśli oni kiedyś przyjadą, ją przeproszą i ją wezmą, przyjmą do wioski, no to wtedy ona tam wróci. Ona miała też synka. Od kilku miesięcy synek jest w wiosce. Ona tu jest sama bez synka. Bo plemię jej zabrało tego synka. I am very sorry for what happened to you. And I hope that at the end, you know, everything will go back to normal for you, you know. Thank you very much. Thank you. You have a good day. Słuchajcie, ja jestem naprawdę rozerwany, dlatego że z jednej strony opowiadam wam cały czas o tym, jak są mili, życzliwi, uprzejmi, a z drugiej strony, jak zresztą sami słyszycie w tym vlogu, słyszymy historię o wypędzeniach, o morderstwach, o gwałtach z powodu tak absurdnych, chociaż nie wiem, czy mogę to nazwać absurdalnym, ale z powodu czarów. I czy wam często się zdarza właśnie organizować schronienie dla takich kobiet? Misjonarz biały jest jedyną chyba osobą, która próbuje coś z tym robić, bo pastorzy różnych innych kościółków są tutejsi, lokalni, więc oni są wychowani w tej kulturze, często też sami w to wierzą, a my im pokazujemy, że to nie jest prawidłowe i każda osoba ma swoją godność i nie ma żadnych czarowników i czarownic. W przyszłym roku, prawdopodobnie w Kundiawa, powstanie centrum, schronienie, taki budynek chcemy wybudować dla kobiet oskarżonych o czary, żeby one mogły znaleźć schronienie, bo często kiedy te kobiety przeżywają albo uciekają, to potem nie mają gdzie wrócić. I my jako Kościół chcemy im taki budynek zbudować, żeby miały tam nie tylko miejsce, gdzie będą mieszkać, ale również jakieś kursy, jakieś na przykład szydełkowanie, kurs gotowania. Coś, co im żeby pomoże miały... tak, wyjść z tej trudnej sytuacji. I wrócić z powrotem do życia, bo odwrócę kamerę, bo dużo się dzieje tutaj przed nami. Przepraszam was najmocniej, że na tych vlogach tak trzęsie, ale słuchajcie, no takie są po prostu warunki. Nie jesteśmy w studio nagraniowym. Dla mnie to jest osobiście niepojęte. W sensie nie jestem w stanie zrozumieć, jak taka społeczność może mieć dwie tak różne strony, że są uśmiechnięci, zadowoleni, machają, są ultra życzliwi, a z drugiej strony, jak gdyby jeżeli ty jesteś w tym systemie, to ta kobieta dzisiaj, której zmarł syn, ona nie dość, że się martwi tym, że zmarł jej syn, to zaczyna się prawdopodobnie martwić bardzo mocno tym, czy ona nie zostanie spalona zaraz z tego powodu. Ja to zauważyłem dzisiaj, dlatego ja podczas mszy świętej mówiłem o tym, że nie wolno zabijać innego człowieka, że śmierć jest wpisana w życie ludzkie. Czy ktoś umiera nagle, czy choruje, czy jest wypadek, no takie jest życie. Czy ty nie masz jakiegoś takiego problemu z ocenianiem tego wszystkiego? Bo ja wiem, że to jest takie wielowymiarowe i wielowątkowe, ale powtarzam cały czas na tych vlogach, jacy to są mili, życzliwi ludzie. I teraz się zastanawiam, czy ja powinienem
ich tak postrzegać, czy... Tak, bo w gruncie rzeczy oni są tacy, tylko ta wiara w czary w Sangumę jest wpisana w ich tradycję i to jest chyba coś, co pomału, miejmy nadzieję, będzie jakoś tam się zmieniać. Ale widzisz szansę na zmianę? Bo przecież Jan mówił, że... Myślę, że tak. Osobiście, jeśli z nimi będziesz ich wspierał, pokazywał inne możliwości, też kraj będzie się rozwijał, to tak, myślę, że jest to możliwe. Tylko ja bym na przykład ich nie oceniał, nie? Bo mógłbym powiedzieć, że ty jesteś zwolennikiem wiary w czary, czy zabijasz jakieś kobiety, to jesteś przekreślony. Nie? Jak ja go przekreślę, no to nie będzie zmiany w jego życiu. Pamiętam, kiedyś przyszedł pewien mężczyzna, chciał mieć ślub i najpierw przyszedł do spowiedzi i po 40 latach mówi, że on nie ma grzechów. Więc się go pytam, a wierzysz w czary? Wierzę. A więc po tej linii też się go pytam, a zabijesz kiedyś kogoś? No tak, byłem. Ale podarowałem świnie i jesteśmy w porządku. Więc myślę, że oni nie do końca rozumieją, nie? Że ta wiara w czary i zabijanie innych ludzi z tego powodu jest złem. Po prostu oni traktują to jako część ich kultury. I tutaj jest to nasza misja, pokazanie im, że częścią kultury nie jest zabijanie innych ludzi, czy torturowanie i tak dalej. Jest to proces i pewnie za mojego czasu życia się to nie zmieni, ale małymi krokami możemy pokazywać im dobry przykład. Ja mam wrażenie, że jestem trochę, wiesz co, za mały na to wszystko. Żeby to zrozumieć, żeby to pojąć swoim umysłem i żeby jakoś to przetrawić. Bo tego się nie da zrozumieć. Po prostu jak się już z nimi jest kilka lat, to człowiek zmienia myślenie. To nie, że akceptuje pewne rzeczy, tylko próbuje ich zrozumieć, próbuje wejść w tą kulturę. Jakim cudem ludzie, którzy żyją w tak ciągłym strachu, objawiają się jako ludzie weseli, ludzie cieszący się z małych rzeczy? Czy to jest właśnie to, że carpe diem, żyj każdym dniem, bo nie wiedzą, co będzie jutro tak naprawdę? Więc oni nie myślą, że coś się może stać. Oni żyją tu i teraz. Ale chyba w ogóle najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jeszcze nie jest tak, że to przychodzi inne plemię i cię zabija, tylko to twój sąsiad po prostu przychodzi i stwierdza, że jesteś czarownikiem, czarownicą. W przypadku tej kobiety, którą dzisiaj widzieliśmy na pogrzebie, no to cała rodzina jest przeciwko niej w tym momencie. Nie jestem w stanie przetrawić tego, że kobieta, którą dzisiaj widziałem płaczącą nad grobem, płacze również z tego powodu, że nie wie, czy zaraz i ona w takim grobie nie będzie leżała. Chociaż podejrzewam, że czarownic nie chowają. Nie. Ciało czarownicy, czarownika po prostu znika. Jednocześnie my tutaj przebywamy i my nie musimy się martwić praktycznie niczym, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, dlatego że jesteśmy po prostu spoza systemu, bo to chyba inaczej się tego nie da określić. Jesteśmy spoza kultury papułaskiej, jesteśmy biali, więc jesteśmy na innych zasadach. Nie boimy się po prostu. A oni żyją w ciągłym strachu. Jako że Łukasz jest tutaj nowy, no to odwiedza i zapoznaje się ze wszystkimi innymi misjami tutaj. Teraz jesteśmy u Salezjanów. Chyba tak to się odmienia. Don Bosco. I oni prowadzą tutaj, no dzień dobry mordeczko. I oni prowadzą tutaj technikum. I właśnie nam tutaj ojciec zarządzający tym wszystkim opowiadał, jak to wygląda. Mają tutaj salę od programowania, od obsługi maszyn, spawalnictwo, do tego jakieś robienie mebli i tak dalej. No i siedzieliśmy teraz na kawce, tak z pół godziny rozmawialiśmy sobie i opowiadał właśnie o tym, że bardzo często ludzie nie chcą iść na studia, dlatego że po studiach można dostać pracę, a jak się dostanie pracę, to wtedy w bardzo wielu przypadkach zgłasza się cały klan i żąda od ciebie zapłaty co miesiąc, przychodzą co dwa tygodnie, mówią: oddawaj nam prawie całą swoją wypłatę. I podał przykład tego, że klan zainwestuje na przykład w szkołę 15 tysięcy kina. No i później ten człowiek te 15 tysięcy kina będzie spłacał 50-krotność tego, jak nie więcej, dlatego że oni do końca jego życia będą przychodzili i upominali się co dwa tygodnie o pieniądze. I między innymi to jest właśnie powód, dla którego ludzie są tutaj albo wiecznymi studentami, albo właśnie nie chcą podjąć tej nauki, bo po prostu później będą niewolnikami swojego plemienia. Więc kurczę, no powiem wam, że naprawdę mózg mi rozwala wszystko, co tutaj się dzieje i nie mieści się to w mojej głowie. Ciężko jest tutaj wyrazić jakąś jednoznaczną opinię na ten temat, bo to jest po prostu tak wielowymiarowe, że się nie da.
I nie wiem, no mam nadzieję, że dzięki tym vlogom przybliżę Wam trochę te doświadczenia z Papui Nowej Gwinei. Aczkolwiek nie wiem, czy mogę to postrzegać w kategorii doświadczeń pozytywnych, czy po prostu nie starać się nawet rozróżniać tego na pozytywne czy negatywne. Cały czas mam w głowie tą kobietę, która dzisiaj płakała nad trumną swojego syna i na pewno częścią tego płaczu, tej rozpaczy było to, że nie wie, czy ona nie zostanie wygnana z plemienia i nie zostanie zabita. Ciężki. Ciężki temat naprawdę, moi drodzy. A tak na jego rozluźnienie to stoję właśnie pod klatką, w której mamy różnorakie zwierzątka. Jaki ty jesteś fajny. Nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jaki jesteś słodki, rudy taki. Ugryziesz mnie pewnie, co? Czy nie? Przepraszam, ale muszę. Smacznego, mordeczko. Taka ruda koala jesteś trochę, wiesz? Dlaczego, przepraszam bardzo, ty właśnie na nas nasrałaś, co? Jesteś z siebie dumna? No, spadaj. Ja się tutaj rudym słodziakiem zajmuję. Pierwszy raz w życiu widzę takiego zwierzaka. Juj. Chyba papuga zrobiła się zazdrosna, że nagrywam rudego, a ją nie. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że jesteś strasznie wredna. Tak po prostu jak na ciebie patrzę, to jakoś tak źle ci z tego oka patrzy, bez kitu. Założę się, że jakby nie ta krata, to byś po prostu podeszła i mnie udziabała. Tak po prostu dla własnej satysfakcji. Jeszcze wam na zakończenie tylko pokażę, jak wygląda kościół Salezjanów. I wydaje mi się, że to jest właśnie idealne pokazanie tego miksu emocji, jaki mam tutaj w Papui. Dlatego, że słyszę jakieś straszne rzeczy, wyobrażam sobie jakieś straszne rzeczy, a później widzę jakieś słodkie zwierzątka, a chwilę później uśmiechniętych ludzi od ucha do ucha, którzy machają i pozdrawiają. I dziwny jest ten świat. Chyba inaczej się tego nie da określić. To tam, gdzie byłem wcześniej, przez ostatnie 2,5 roku, byłem sam z Papuasami. Teraz mam zakonnice z Indii, z Madagaskaru, mam księży z Indii, z Filipin. Będę też jeździł w dżunglę 6 godzin stąd, więc ten czas następnych 3 lat naprawdę się zapowiada bardzo ciekawie. No teraz macie większe możliwości. Jesteście w grupie i rozumiem, że pomimo tego, że wszyscy należycie do, powiedzmy sobie, innych stowarzyszeń, to... Tak, będziemy się wspierać. Nawet nie chodzi o wspólną współpracę. Chodzi o to, żeby po prostu przyjechać na kawę do kogoś i pogadać. Bo Papuas nie zawsze cię zrozumie, nie? Mhm. A inny, z innego kraju, z innej narodowości, jakoś inaczej już zawsze to jest. Bo on doświadcza tych samych problemów, co ty, w starciu z tą kulturą. A u nas w Polsce to jest tak, że każdy żyje na siebie, ewentualnie możesz wspomóc starszych, chorych rodziców, ale nikt nie przychodzi ci i nie mówi, dawaj wszystko co masz, bo myśmy cię wykształcili. No i właśnie wydaje mi się, że jak człowiek sobie trochę nie popodróżuje i nie poobserwuje takich rzeczy, to też nie do końca docenia to, co ma. A myślę, że w Polsce chyba mamy bardzo dobrze, jak porównujemy nasze życie, a porównujemy Papuasów. Ogólnie im więcej podróżuję, to mam wrażenie, że z każdym rokiem sobie uświadamiam, że ta Polska nie jest taka zła. No. To żeby wojen nie było, nie? Nie było jakichś tam podziałów i tak dalej, żeby wszystko dążyło do rozwoju, a nie do walk wewnętrznych czy zewnętrznych. Ale to jest takie właśnie ściąganie ludzi w dół. No, jeżeli się wyróżniasz, jeżeli jedziesz na studia, jeżeli chcesz coś więcej osiągnąć w życiu, no to będziesz cierpiał. No. Więc dlatego większość ludzi, którzy coś więcej osiągnęli, to raczej tutaj nie wracają. A to jest samochód, którym wożą więźniów do tego więzienia, co byliśmy rano. Okay, a co on robił u nas pod bramą? No, może przyjechał kupić bułaj. Czyli betel. Ciekawy jestem, jak tam moje ciuchy. Może ściągnęli. One wisiały tam. Okej, koniec
dać jakieś Marianowi te bułki.